Witam Was 11 marca, godzina 10. Zaczynamy analizę techniczną. I jak co dzień, analizę techniczną w dniu dzisiejszym zaczniemy od Bitcoina. I mimo, że wczoraj był Bitcoin i przedwczoraj był Bitcoin, to dzisiaj też jest ciekawie. Nie ma nudy. Opowiem Wam, co się dzieje i dlaczego. Zajrzymy na chwilę do Ethereum. W Ethereum też kilka ciekawych spostrzeżeń, ale bez głębokiej jakiejś analizy technicznej, ponieważ te spostrzeżenia ją po prostu wykluczają. A także zajrzymy do takich artykułów, do takich walorów jak pszenica i soja. Skoro jedziemy z tymi wytworami pracy rolników, to zrobimy sobie jeszcze dzisiaj pszenicę i soję. Mam nadzieję, że się to komuś przyda. Jeśli nie, to tylko podkreślam, że prośby były już od dawna o to, a nigdy przedtem wcześniej tego nie analizowałem. Także zapraszam do dzisiejszej analizy i zaczynamy. I co tutaj nam się dzieje w tym Bitcoinie? O tej formacji, o której wspominałem, to już nie będę powtarzał, bo wszyscy wiecie. Ale najpierw informacja, skąd dzisiejsze spadki? Może jeśli ktoś nie wie, jak one wyglądają, to zmniejszymy interwał. I właściwie, no nawet nie dzisiejsze, bo to można powiedzieć, że całą noc trwały te spadki, aż do dzisiejszego poranka są kontynuowane. Skąd to się wzięło i dlaczego tak jest? No wróćmy na chwilę na wysoki interwał tygodniowy. Popatrzmy na ten interwał tygodniowy trochę z bliska. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Otóż jest to naturalna strefa, w której cena zwyczajowo zatrzymuje się, bądź też czasami nawet zawraca w trendzie, ale najczęściej po prostu się zatrzymuje. To jest standardowe zachowanie. Nic w tym nie ma dziwnego. Dlaczego tak jest? Ponieważ każdy wierzchołek zawsze tworzy pewnego rodzaju opór w trendzie wzrostowym dla wzrastającej ceny. Także tutaj było dokładnie tak samo, czyli zobaczcie, idealnie dotarliśmy do strefy oporu dla ceny i ta strefa zadziałała w taki sposób, jaki powinna zadziałać. Ale na razie nawet wysoki interwał nie wskazuje tutaj jakichś niepożądanych czy może złych z punktu widzenia zwolenników wzrostów zachowań. O tak, no bo spadki niekoniecznie muszą być złe. Dla przykładu wystarczy cofnąć się na przykład do tej sytuacji poprzedniej, kiedy też zwróćcie uwagę, że temu szczytowi towarzyszyła strefa oporowa. I tutaj również w tej strefie zobaczcie, że gdy cena zjechała w dół, wróciła do strefy, tylko ją dotknęła, od razu nastąpiło bardzo mocne uderzenie w dół. Widać? Później też nie było łatwo, ale mimo wszystko trend zrobił, co miał zrobić, czyli wypchnął cenę do góry. Teraz mamy całkiem podobną sytuację. Niczym to się technicznie właściwie od siebie nie różni, także tak to wygląda na wysokim interwale, a na niskim. Zobaczmy na niski interwał. Co tam się dzieje w niskim interwale, czyli godzinowym? No, w niskim interwale, co prawda, ja teraz podchodzę do tego bardziej hobbystycznie, ponieważ mój czas na zakupy już był. I wiecie, gdzie był ten czas na zakupy, był idealnie tutaj w dołku. Tak naprawdę teraz, jak to mówią, trzymam ręce pod siedzeniem i trzymam swoje zakupy, ale gdyby mnie nie było w rynku, to tak jak pokazywałem, że wczoraj była ta, we wczorajszej analizie pokazywałem tutaj zajmowanie transakcji, pozycji, tak teraz też jest trochę podobnie, tylko tutaj jest mniejsza perfekcja co do wyczucia punktu do zakupów. Być może ten układ jeszcze nam ten punkt bardziej klarownie narysuje, co my dzisiaj mamy, jaki dzisiaj mamy dzień, bo nawet nie wiem. Czwartek, czyli jutro też jest dzień handlowy, a zatem może jeżeli to do jutra się bardziej wykreuje, to może nawet ja bym tutaj sobie zajmował pozycję. Co to dla mnie oznacza, że ja bym chciał pozycję zajmować w punktach takich idealnych, perfekcyjnych, czyli jeżeli dostanę ładny trójfalowy ruch, obojętnie jaki kształt będą miały te trzy fale, to jest dla mnie trochę bez różnicy. Natomiast jeśli tego nie mam, a chciałbym być w rynku, to zdecydowanie bym próbował tak, jak idzie trend, czyli do góry cały czas.
I właściwie w tej chwili cała ta strefa pomiędzy czerwoną przerywaną linią do ceny, wydaje mi się, że nawet może się trochę pogłębić ten spadek. Cała ta strefa to jest strefa buy. To nie jest taka strefa popytowa, jakie znacie, które ja rysuję, które są silnymi strefami i tak dalej. Nie, po prostu wyznaczyłem wam zakres, może nawet, żeby pokazać mniejszą tutaj kwestię precyzji w tej analizie, to no, zrobimy takie kółeczko. Dlaczego ta strefa? No, wyjaśnienie wam, dlaczego będzie ten ruch i tutaj w tym miejscu jest, powiedzmy, niezłym do utrzymywania trendu, to jest trochę skomplikowane, ale przede wszystkim warto jest wiedzieć, że dla takich zakupów zdecydowany stop loss, czyli miejsce, w którym moglibyśmy uznać, że ewentualnie ten scenariusz się tutaj wzrostowy nie utrzyma, a jeśli tak, to chronimy się przed jakimiś nadmiernymi spadkami, to jest ten dołek. Z poziomu w tej chwili to jest Coinbase 53 tysiące dolarów. Dla Coinbase. Ten dołek oczywiście może być różny. Jest tutaj jedno tylko małe, ale że w analizie całego tego trendu, który jest od dołu, widać, że ostatni ruch jest osłabionym ruchem, ale to też nie przesądza, ponieważ to, że on jest osłabionym, to tylko powoduje, że mamy pogłębioną korektę. I jest to naturalne. Ta korekta jest na tyle pogłębiona, że jest to naturalne dla osłabionego impulsu, co już wielokrotnie w Bitcoinie, nawet w obecnym trendzie od 3000 dolarów, takie sytuacje się już zdarzały. Pokazywało, że ta korekta, mimo swojej głębokości, nie przebijała strategicznego miejsca, tylko gdzieś później dalej mieliśmy atak do góry. Także ja bym się. No, oczywiście nie jest to dla Was porada. Dla mnie to nie jest układ ekstra do handlowania, więc też sobie go pewnie odpuszczę. Zwłaszcza, no, że mam ten komfort psychiczny, że jadę w tym pociągu już od dawna. Ale jeśli on się zamieni w gorący układ, taki naprawdę do wzięcia, to go pewnie wezmę. No, ale opisałem Wam sytuację. Także niski interwał nie wskazuje na jakiekolwiek zagrożenia, mimo że być może ktoś się martwi dzisiaj, widząc wczoraj wieczorem, widząc 57, a dzisiaj rano budząc się przy 54 tysiącach dolarów. Niski interwał nie wskazuje na razie zagrożenia żadnego. Wysoki interwał też nie wskazuje żadnego zagrożenia. Wszelkie wskaźniki RSI pokazują, że jest zapas mocy do wzrostów, także nie bałbym się tutaj zupełnie patrzeć do góry. W najgorszym scenariuszu, póki co nawet, to i tak widzę tylko ewentualnie znowu zasięg tej korekty jako próba znowu dołączania do trendu. Także tu bym musiał dokładniejszej analizy dokonać, czy przypadkiem ten stop loss, no bo on nie do końca aktywuje, a znaczy może inaczej, on nie aktywuje analizy, która mówiłaby, że. Poczekajcie. Która mówiłaby, że zaliczenie tego poziomu to znaczy, że mamy zjazd do tych niskich poziomów, o których wcześniej mówiłem. Nie, 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 nic, nic takiego. Tutaj jeszcze, zanim takie coś by się wydarzyło, to mamy jeszcze korektę, która by broniła trendu, czyli tą korektę. Ona jest co prawda niżej. Poczekajcie. Gdyby to nawet było z tego szczytu, to tu znowu się pojawią okazje do zakupu i dopiero złamanie tej korekty byłoby rzeczywiście groźnym objawem. Ale no do tego jeszcze daleka droga i wcale nie musi się to wydarzyć. Także będziemy obserwować Bitcoina dzisiaj i jutro. Jeśli coś się pojawi niepokojącego, to raczej będę o tym informował. No dobra, a co w tym czasie robi Ethereum? Przechodzimy do Ethereum. Ethereum to powiem Wam szczerze, że mimo że jest takim no ważnym altcoinem, tak, takim powiedzmy ciężko już nazywać go nawet altcoinem, jeśli chodzi o wszystkie kryptowaluty, nawet są takie teorie, które mówią, że już nie powinno się właśnie mówić, że to jest altcoin, to trochę widać, że mimo wszystko w tej chwili wpada do jednego worka z altcoinami, dlatego że ruchy Bitcoina, chociaż trend jest utrzymany, czyli tak jak w Bitcoinie i w Ethereum, trend jest utrzymywany, i tutaj nie ma w tej chwili co do zasady potwierdzenia złamania tego trendu. Mimo tych gwałtownych spadków, to ten trend, tu wcześniej były gwałtowne wzrosty, więc to się po prostu wyrównało, dalej jedziemy tym samym trendem do góry. Ale Ethereum wpada do tego samego worka co większość kryptowalut, dlatego że w tej chwili pokazuje ścisłą zależność między tym, co robi Bitcoin w cenie, a tutaj właśnie Ethereum w cenie. Czyli jeżeli Bitcoin nadaje tempa spadkom, to Ethereum podąża również z nim. Jeżeli Bitcoin nadaje wzrosty, Ethereum również wzrosty. Trend wzrostowy w jednym i trend wzrostowy w drugim. Także ciężko tutaj jest analizować Ethereum jako taki niezależny wykres w tej chwili, bo jedyna spójność to jest to, że właśnie kierunki ruchów, swingów są takie same.
być może trochę inna dynamika i zakres. I trend też jest taki sam, także ciężko tutaj wykonywać nawet odrębną analizę. No i to, co ja często powtarzam, że w altcoinach w tej chwili, przynajmniej w dużej mierze, jest tak, że altcoiny mogą być zepsute przez jakieś zachowania Bitcoina. I tak na przykład nawet tutaj w tych moich prawie, w tej mojej stronie ulubionych walorów, czy często analizowanych, jeśli Bitcoin wczoraj notuje spadki, no to właściwie tutaj też wszędzie jest prawie na czerwono, tak? Wszędzie jest prawie, zwróćcie uwagę, czyli są poszczególne walory, które ewentualnie się nie poddają, ale też nie jestem pewien, czy one rano nie były też na czerwono, także na razie... Na razie tak to wygląda. No i co możemy zrobić tutaj na tym wykresie Ethereum? No możemy sobie ewentualnie teraz spróbować przesunąć ten nasz kanał, chociaż jak wiecie, ja te kanały dla mnie to jest totalna rzadkość. No ale rzeczywiście ten kanał tutaj w jakiś sposób obowiązuje. W jakiś sposób obowiązuje. I cena poniekąd się tutaj jemu poddaje. No, można byłoby się sprzeczać co do właściwości ustawień tego kanału. Ale mniej więcej byłoby to tak. Zwróćcie uwagę, że takie przebicia występują, natomiast cena wraca. Mamy znowu sytuację. No i taka analiza najprostsza z najprostszych, no to trzeba się trzymać tych kanałów jako pewnych band, tak? Tutaj Bitcoin nam z powrotem cenę cofnął do tego kanału. Szkoda. Dostaliśmy ładny retest, pojechanie w dół, powrót, retest, pojechanie w górę. No i widzicie, że ten kanał działa. To, co ważne w Ethereum, to również to, że trend nadal pozostaje utrzymany. I nie można, no, na pewno złym czynnikiem dla długotrwałych wzrostów Ethereum byłoby pokonanie tego dołka. Czyli gdyby cena wydostała się poniżej kanału, tutaj już dość wysoko, i zaliczyła ten dołek, no to trzeba by się pewnie na długo pożegnać z trendem wzrostowym, ale na razie na to nic nie wskazuje, w związku z czym nie ma, znaczy, zaznaczyłem to, żebyście po prostu wiedzieli, co myślę. Póki co kanał obowiązuje i gdzieś tam średnia jakaś cenowa będzie cały czas podnoszona. Teraz mamy odbicie od górnej bandy, czyli dla krótkoterminowego handlu zdecydowanie strefy short. Chociaż shortować trend wzrostowy też nie do końca mądre, tak? Ale jak ktoś potrzebuje 1-2% zarobić gdzieś tam. To buy, to buy, to buy. Więc jeśli cena będzie się znajdowała za każdym razem przy dolnej bandzie i przy górnej, to mniej więcej wiadomo, co robić. No środkowej bym nie dotykał, no bo ten środek, widzicie, on na przykład jak rośnie, to niekoniecznie musi rosnąć jednym swingiem do strefy. To się może tutaj na przykład zawracać i jeszcze raz wrócić. Widzicie? Także środek jest nieatrakcyjny. Środek jest nieatrakcyjny do takiego handlu krótkoterminowego. Natomiast no tutaj ewentualnie można podejmować jakieś próby. Za każdym razem, gdy cena się tu znajdzie. No i przebicia, typowe przebicia. Gdyby się okazało, że rzeczywiście mamy przebicie, czyli interwał dzienny pokazuje, że zmienił zakres. No, tylko tutaj jest pewna rozbieżność, bo widzicie, ten interwał dzienny, już wcześniej o tym mówiłem, interwał dzienny pokazuje inny zakres tego kanału, czyli świece, które przed chwilą były niewidoczne na interwale 4-godzinowym, stają się widoczne na interwale dziennym, czyli musiałbym przesunąć tą linię i dopiero teraz uznawać przebicie dziennej świecy powyżej, tak? Widzicie, że przedwczorajsza i jeszcze wcześniejsza świeca wydostała się, ale od razu mieliśmy dynamiczny powrót i zamknięcie się poniżej, czyli niezaakceptowane przebicie. Ale gdyby było zaakceptowane, no to handel na przebicia też jest bardzo prosty. Retest i strzał. Retest i strzał. Tak mówią przynajmniej poradniki podstaw handlu. Ten retest też nie w 100% musi się odbyć, albo nie musi się odbyć od razu. Dlatego też takie handle dla mnie są trochę mniej atrakcyjne. No i więcej chyba o Ethereum wam tutaj ciekawego nie powiem. Także jeśli nie boimy się zagrożenia spadków w Bitcoinie, to przypuszczam, że nie powinniśmy się też bać zagrożenia spadków tutaj tych w Ethereum. A jeśli nawet by nastąpiły, to Ethereum tutaj jest zasięg całkiem normalny w trwającym trendzie. Czyli zobaczcie, że ten dołek jest wyżej niż poprzedni, który był na 1000. Teraz powiedzmy byłby na 1500, wcześniejszy był na 1300, wcześniej 1100, 1027 i tak każdy kolejny gdzieś tam coraz wyżej. No, poza jakimiś brutalnymi zachowaniami Bitcoina. Dobra.
Co do altcoinów, myślę, że chyba więcej ciekawego nic wam nie powiem. Jakoś nie poświęcałem swojego czasu, żeby szukać tutaj w tej chwili okazji. Jak skończymy ten cykl, skończymy metale, to być może będzie czas na to, żeby wrócić do altcoinów i wy wskażecie, co jest ciekawego. Ja to przeanalizuję i wspólnymi siłami znajdziemy tak, jak ostatnio znaleźliśmy bata, bo to nie jest żadna moja zasługa, ten bat. To wy tak naprawdę wskazaliście go do analizy, a ja jakby swoją wiedzę na niego naniosłem i wspólnymi siłami żeśmy to rozpracowali. Także czy taki bat się gdzieś tam powtórzy? Pewnie się powtórzy. No, wrócimy do altcoinów. Przyjdzie na to czas. Teraz popatrzmy na te produkty rolne, czyli futures na pszenicę. Co my widzimy w tym wykresie? Widzimy to, co właściwie ostatnio w większości wykresów, też długi termin, bo otworzyłem początkowo interwał miesięczny, w związku z czym zaczynamy od lat 70. Od lat 70. zaczynamy. No i technicznie mamy trend wzrostowy. Natomiast pamiętacie, lub jeśli nie pamiętacie, to przypomnę, dla mnie to jest inflacja, tak? Jakaś, powiedzmy, i tak taka dość wolna, czyli coś, co kiedyś było warte 138 punktów, dzisiaj może być warte 383, prawda? I to jest właściwie utrzymanie wartości. Ale ciekawe, czy takie realne, bo być może jakby to rzeczywiście skonfrontować z inflacją, to może nawet spadek wartości. Nie wiemy. Trzeba by wiedzieć, jaka jest inflacja rzeczywista. Dobra, na pewno technicznie to się podnosi i to, co widzimy na pewno, to to, że od tego miejsca nastąpiło istotne zawrócenie. No, może nie jest to precyzyjna linia, ale powiedzmy, że to jest precyzyjna. Mieliśmy dość dynamiczny, silny trend wzrostowy na przestrzeni 2005-2008. Od 2008 rozpoczęcie trendu i teraz pytanie, czy zadaniem tego trendu jest wrócić do z powrotem tej linii. Zaraz spróbujemy to rozpracować. Był strzał do góry z nowym dnem i teraz ten strzał będzie nam budował ograniczenie dla wzrostów. Ten strzał będzie nam budował ograniczenie dla wzrostów. Więc pierwsze ograniczenie w długim terminie, nawet gdyby cena miała się podnosić, to takie ważne ograniczenie, to jest oczywiście ta strefa. Dalej, z tą strefą, bo tutaj jest dodatkowo... No, nie chce się słuchać wykres. Z tą strefą, bym powiedział. I w tym wszystkim ważne jest ten wierzchołek. Czyli tu na pewno byłoby ciężko pszenicy, a zatem myślę, że gdy indeks się tu znajdzie, to zdecydowanie uderzą shorty w dół z tych poziomów. Natomiast patrząc teraz tylko na sytuację od 2016 roku, no pszenica się podnosi. Pszenica od 2016 roku się podnosi, czyli znowu powinien ten wykres sobie teraz rozdzielić, postawić tutaj linię. I ten teren spadkowy został skonfrontowany. Zaraz zobaczymy, czy to podnoszenie się jest takie, jakbym chciał. No, muszę usunąć tą linię, bo mi przeszkadza. No, ważna informacja. Ważna informacja. To podnoszenie jest rzeczywiście takim podnoszeniem się. Czyli możemy tą kreskę tutaj postawić i popatrzeć teraz z ujęcia, no może dzienne to już jest zbyt szczegółowo, tygodniowe. I teraz mamy lokalny trend w ramach dojazdu do tamtej strefy, którą pokazałem. Czekajcie, przestawię tą linię. Dobra. I ten trend na chwilę przyspieszył. Ta linia jest dość nieprecyzyjna, także ona, ja ją postawiłem, ale trzeba ją uznać za nieprecyzyjną. Trend zdecydowanie przyspieszył i jakby no, nie ma w nim wskazań do tego, żebyśmy tutaj zaobserwowali zmianę. No dobra, tutaj zwolennicy shortów powiedzieliby, że tu się kreuje coś na wzór lokalnego trendu spadkowego.
Dlatego będziemy teraz mieli do czynienia z trójkątem. Uważam, że pszenica w najbliższym czasie ani nie będzie sobie specjalnie radziła z tym trendem, ani z tym. Także cokolwiek wydarzy się w tym zakresie, który teraz pokazałem, czy to będzie coś takiego, czy to będzie coś takiego, nie powinno się poruszać dalej niż te ograniczenia. W momencie, kiedy one zostaną przełamane, będzie można mówić o jakimś długotrwałym, o długotrwałej zmianie kierunku. Ale to dopiero w momencie. Tutaj bardzo silny popyt na dole się będzie pojawiał. To będzie bardzo silny popyt. Także gdyby ta cena teraz już się dostała w dół, to zdecydowanie będzie jazda do góry. Zdecydowanie silniejsza jazda niż gdyby to było z poziomu tutaj tej czerwonej linii. Także większa siła do góry, zwłaszcza, że trend jest do góry i tu do góry, mimo że osłabiony, ale do góry, dobra, 2 do 1. Widzę przewagę na wzrosty z tego miejsca, trochę słabsza przewaga na spadki z tego miejsca. Teraz jesteśmy mniej więcej w środku, więc tu bym się w to dalej nie zagłębiał, chyba że kogoś interesują niskie interwały do handlu na dziś, tu i teraz, ale to chyba przez kanał YouTube będzie trudne do wykonania. No i tutaj poprawka na jakość tej linii trendu, bo może być tak, że ja ją postawię w ten sposób, ale trzeba będzie ją przestawić w taki sposób. I wtedy trochę więcej czasu ma cena na to, żeby się tutaj dostać. Także ta linia trendu jest taka, powiedzmy, uznaniowa. Ta strefa na pewno jest niezmienna, jest ważna dla tego wzrostu. No i obserwujemy. Dobra, a po pszenicy mamy soję. I to, co w soi na pewno można zauważyć ciekawego, już poza trendem inflacyjnym, jak ja to mówię, to zdecydowanie to, że soja od samych swoich początków, czyli znowu od lat 70., spekulanci na pewno bardzo lubią ten rynek. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że jak soja złapie trend, to trochę to przypomina zachowanie Bitcoina. To po prostu jest jazda do góry, czasem z przystankami, ok, ale jest bardzo silna jazda do góry, tak? Nie ma tutaj takiego spokojnego, zrównoważonego trendu. No gdzieś w drodze wyjątku, ale to chyba jedyny przypadek. Tylko jest po prostu dzida góra, dzida góra, dzida góra i tak dalej. No i teraz właściwie w ogóle nie dziwi sytuacja, że od kiedy? Od maja mniej więcej 2020 roku, czyli zaraz będzie od roku, można powiedzieć, jest po prostu zieleń, cały czas zieleń. Ja osobiście nie lubię takich rynków, wolę te rynki zrównoważone, które rysują, kryją bardzo ładne, czytelne korekty, po których można się przyłączać, dlatego że przyłączanie się teraz do wzrostów w którymś z tych momentów jest bardzo ryzykowne, ponieważ my nigdy nie wiemy, no może nigdy to nie do końca nigdy, no są pewne momenty, kiedy można to wyznaczyć, ale nie wiemy, czy to już jest, czy to jest jeszcze ten moment, czy to może już jest ten moment. Oczywiście są wskaźniki, które nam pomagają to zrozumieć, czyli na przykład RSI, jeżeli już jest napięte, wyciągnięte wysoko, no to raczej, zobaczcie, trzeba się spodziewać, że to może być silny zjazd. Ale to tylko wskaźniki. Gdyby analiza techniczna opierała się na wskaźnikach, to by było zbyt proste i wszyscy by zarabiali. Jak wiecie, większość musi tracić, żeby mniejszość mogła zarabiać, prawda? Widzicie, jak to ładnie współgra ze sobą? Oczywiście nie ma ideałów. Tu mieliśmy na przykład szczyt, ale nie było dla niego RSI. Ale statystycznie daje nam ta wiedza jakąś przewagę. No i teraz, jeżeli daje nam ta wiedza jakąś przewagę, to popatrzmy, gdzie jesteśmy w tej chwili. No, jesteśmy w miejscu, w którym to RSI jest dość wysoko. Co nie znaczy, że nie będzie wyżej, ale czy to jest statystycznie dobre miejsce do zakupów? No niekoniecznie. Patrząc tylko przez pryzmat wskaźnika i tej szpili do góry, chyba raczej nie jest to dobre miejsce do zakupów. Nie dlatego, że Jurek mówi, że ten indeks nie wzrośnie, tylko dlatego, że ryzyko jest duże. Jest duże ryzyko. To zdecydowanie lepiej pokupować to było w tych konsolidacjach. Jak ktoś w ogóle chce użyć tu nazwy konsolidowania się ceny. Kiedy jest niepewność, kiedy jest cisza, kiedy jest strach, a nie wtedy, kiedy jest euforia związana z silnymi wzrostami. To nie jest czas na zakupy. No i teraz pytanie, kto to ogląda? No bo jeżeli ktoś, kto może jest w tym rynku,
No to jego pytanie brzmi, ale panie, ja nie chcę wchodzić, ja chcę znaleźć miejsce do wyjścia. No właśnie. Jeśli chodzi o te wyjścia, to miejsce, może inaczej, ciężko wskazać jest miejsce, ale łatwo jest wskazać, trzeba obserwować, łatwo jest wskazać moment do wyjścia, czyli dobrze jest taki wykres obserwować i czekać na silny ruch formacyjny podażowy. Jeśli się pojawi, tak jak tutaj, duża czerwona świeca, duża, tylko niezwykła duża, ona musi zbudować specyficzną formację na wykresie, to wtedy jest to sygnał do zakończenia. No ktoś powiedział, no ale ja wtedy nie wyjdę idealnie w szczycie. Oczywiście, a nikt nie mówił, że masz wyjść idealnie w szczycie, no bo wiecie, zarabiać już jest ciężko, ale tak, żeby zarabiać, żeby kupować idealnie w dołkach i sprzedawać idealnie w szczytach, to już naprawdę, to nie wiem, ja tak nie potrafię. Czasem się wydarzy, tak, że, ale to raczej traktuję to jako statystyczny przypadek niż jako regułę, którą chcę stosować. Znaczy, dążę do tego oczywiście, ale to wiadomo, realia są trochę inne. Liczy się plus w depozycie. Jeżeli ktoś wszedł tanio, a ma zysk, to ja nie żałuję sytuacji wyjścia w jakimś poziomie i cena pojechała wyżej, dlatego że ja widzę, co wziąłem i szukam następnej okazji, tak? Podchodzi do rynku trader. Także pierwsza wskazówka jest taka. Druga wskazówka, spróbujmy z tego wykresu zobaczyć, czy jest tu miejsce do możliwego wyznaczenia jakiegokolwiek zatrzymania. Ok, nie ma tu nic poza dwoma punktami na wykresie. Pierwszy punkt wynika tutaj z impetu tego strzału i dotarcie z powrotem tutaj do jakby poziomu wejścia, już nie będę opisał którego i jakiego, powoduje, że cena już chce się zatrzymywać, ale jeśli tak silny impet był, to nawet gdyby to się przeciągnęło wyżej, to tutaj też jest dość istotny opór dla ceny. I tak naprawdę nie widzę tutaj żadnych innych wskazań do zatrzymywania się. Natomiast jedna i druga technika bardziej polega nie na określaniu długoterminowego kierunku ceny, czy albo jej kontynuacji, albo zawrócenia, tylko na zasadzie, działa to na zasadzie bardziej zatrzymywania ceny, ewentualnie budowania jakichś projekcji na odreagowanie, czyli że z tych miejsc może być na przykład odreagowanie. W ten sposób to działa, czyli taki typowy może bardziej price action, czyli jeżeli ktoś szukałby dla siebie okazji jakichś krótkoterminowych, to są takie dobre miejsca. Ale one nie przesądzają zasadniczo o tym, co będzie w długim terminie się działo z ceną. Tak? Czy ona ostatecznie będzie kontynuować ten trend, czy być może zmieni go zupełnie na powrót do dna. No, na pewno gdzieś tutaj bym poszukiwał już ruchu formacyjnego. To, co w tej chwili się tworzy, choć nie powinniśmy oceniać jeszcze tej świecy miesięcznej, to jest na razie póki co jest to świeca oddająca, jakby wskazująca na niepewność. Niepewność. Tu interwał niższy tygodniowy pokazał zawrócenie, ale to jest to, co ja mówię, czyli gdy mamy silny impuls wzrostowy, to taka formacja za pierwszym razem bardzo często nie działa. Natomiast już mówi o tym, że coś się zaczyna dziać. Już zaczyna się, ktoś tu zaczyna szukać, dokonać prób sprzedaży. Więc jest to przesłanka, że niebawem taka formacja właściwa, już zatrzymująca trend, może się pojawić. Czyli jeszcze nad szczytem, ale długo nie przyjdzie nam czekać. Także takie są moje obserwacje z rynku soi. No i chyba na dzisiaj to wystarczy, a jutro też jest dzień i będziemy patrzeć, co się dzieje z Bitcoinem, co się dzieje z rynkiem kryptowalut. Także trzymajcie się do jutra.